Cześć wszystkim! Dzisiaj mam bardzo duży powód do radości, ponieważ jesteśmy na ulicy Elektrycznej i Piławskiej i tak sobie tutaj przyszedłem rekreacyjnie i patrzcie, co znalazłem! Normalnie jestem w siódmym niebie, jak widzicie, co tam stoi, gdyż wygląda na to, że będzie przelocik. Nagramy go wam w sumie. W sensie ja wam go nagram. Jak widzicie, budka drużnika jest otwarta. Także jest moc. Cieszę się, że tu przyszedłem i ja sobie wyczekuję, a wy w tym czasie będziecie po prostu... Wy zobaczycie pociąg za sekundę, ja nie wiem za ile, ale widzimy się podczas przelotu. Właśnie dostaliśmy sygnał, zaraz rogatki powinny opaść, także już po prostu... Jak będzie się kamera leciutko trzęsła, to wybaczcie, ale jestem taki podjarany, że aż ciężko mi to ukrywać. Nie no, żartuję już. Który raz ja tutaj widzę pociąg? No bo jednak dużo razy tutaj pociąg. No i proszę. Tak przy okazji mam tutaj parę newsów dotyczących tego przejazdu. Proszę, tutaj macie sygnalizator. Będzie jechał towarek. Tamten. Tylko ciekaw jestem, po którym torze on będzie jechał. Tak wygląda opuszczony drągaz. Nagrywamy teraz z drugiej strony. Tak to wygląda. Te drągi są z Morąga, ze starego przejazdu. Tutaj macie właśnie... Ta rogatka to jest ogólnie ten. Zaraz będzie przelocik. Jaja jak berety. Poziom podjarki w moich żyłach rośnie o kilkaset. Oczywiście nigdy nie dojdzie do takiego, że będzie naprawdę was teraz witam. Akurat macie przelot. Ale beka, nie powiem. Mam bekę z tego. O właśnie, słyszycie już. RP1. Zaraz będzie leciał. Tylko ciekawe, po którym torze. Ciekawe, po którym torze będzie leciał, bo już właśnie tam RP1 było. Ja wam zrobię cięcie, jak będzie już po prostu jechał. Jak widzicie, towarek przetacza się bardzo powoli w stronę naszego przejazdu kolejowego. PKP Cargo. Jeżdżą tędy jeszcze Deutsche Bahny. Może nam odmachają panowie. Zobaczą, że jakiś pasjonat. Ajajaj. W kierunku dworca Elbląg-Zdrój z elektrowni się wraca. Te wagony były pełne węgla, jak widzicie, przetacza się tutaj pięknie przez przejazd. Zaraz będzie podnoszenie rogatek. Takie wagony tutaj jadą. Ja już się przejdę do sygnalizatora. Przejdę sobie tak przez przejazd. I też kieruję się w kierunku ulicy Żuławskiej naszej, pięknej, gdzie niestety przelotu już nie nagram, ponieważ za późno, a poza tym jestem tutaj na pieszo. A
jakie piękne. Po prostu aż zabiera dech w piersiach. Normalnie napiszcie, jak wam się to podoba, nie? No bo ja po prostu pierwszoklaśnie to wszystko odbieram. Zaraz jeszcze pójdę się dróżnika zapytać o pewien film, bo szykuję dla was pewną niespodziankę, ale nie zdradzę więcej. Jak widzicie, tam jeszcze za tymi krzakami wagony jadą. Długi ten pociąg, ale dobra, mnie to tam nie przeszkadza. Dla mnie to może tak jeszcze jechać z 5 lat. Ale nie wiem, zaraz się skończy. Pamiętacie, wcześniej jechała taka drezyna, a teraz jedzie taki pociąg z lokomotywą SU-42 na czele. Jedzie właśnie w kierunku stacji Elbląg. Nie no, ale to jest po prostu takie piękne. Czemu tutaj nie jeżdżą pociągi, no? To jest nienormalne, no ludzie. Ale po prostu jestem farciarz, nie? No bo jednak złapać tutaj pociąg to jest ciężko. Wyobraźcie sobie, że ja od czerwca, przepraszam, tego roku próbuję tutaj złapać pociąg. No i w końcu mi się to udało. O, skończył się składzik. Zaraz będą podnosiły się rogatki. I ten KLDK jeszcze taki piękny jest. Aj, aj, aj. Ten KLDK jest taki po prostu piękny. Że po prostu... Ale dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca, z Dawo dla Was, relacji mać 08. Życzę wszystkim udanego wypoczynku od szkoły, pracy, znaczy od szkoły głównie, bo pracować to dalej musicie, hehe, ale po prostu życzę wam udanego odpoczynku i cześć! I wesołych świąt!